Niemcy. 4 osoby zabite w klinice w Pocztamie. Nowe fakty. Pracownica szpitala sprawczynią masakry w Pocztamie. Ofiarami masakry w pocztamskiej kliniki, do której doszło w środę wieczorem, to niepełnosprawni pacjenci szpitala. Sprawczynią okazała się 51-letnia pracownica placówki. Kobieta zadała swoim ofiarom ciosy nożem. Z ustaleń pocztamskiej policji wynika, że 51-letnia pracownica szpitala po dokonaniu masakry wróciła do domu i opowiedziała o swojej zbrodni mężowi. To on miał wezwać służby. Kobieta odmówiła składania wyjaśnień. Policja nie potwierdziła wcześniejszych informacji, że zatrzymana jest pielęgniarką. Pocztam. Ofiarami niepełnosprawni w wyniku ataku kobiety śmierć poniosły 4 osoby, a jedna została znaleziona w ciężkim stanie. To pacjenci kliniki, osoby niepełnosprawne umysłowo, które nie miały żadnej szansy, by bronić się przed ciosami agresorki. Ofiarami śmiertelnymi są 2 kobiety i 2 mężczyzn. Kobieta zadała im ciosy nożem, kiedy leżeli w łóżkach. Klinika Sonelda von Saldernhaus, w której doszło do ataku, to część organizacji diakońskiej Oberlin-Lebensfelden zajmującej się opieką nad osobami niepełnosprawnymi. Poza szpitalem kompleks obejmuje przychodnie, podszkola, szkoły, zakłady pracy i poradnie dla osób niepełnosprawnych. Łącznie klinika zatrudnia ok. 300 osób.